Przyłączam się do podziękowań za zaproszenie do tej sesji. Po raz pierwszy w życiu przekroczyłem progi tego budynku, jakże ważnego dla każdego z nas Polaków. Więc tym bardziej czuję ciężar i miejsca i tych, którzy tutaj pracują, z wielkim szacunkiem dla ich pracy i ze współczuciem dla ich odpowiedzialności. Więc moim tematem jest ekologia. Zamieniłem temat na ochrona przyrody, wyzwania i edukacja. Zacznę od krótkiej wypowiedzi Jana Pawła II, wygłoszonej w Zamościu w roku 1999. Mówił papież tak. Jeżeli mówimy o odpowiedzialności przed Bogiem, to mamy świadomość, że tu już nie chodzi tylko o to, co we współczesnym języku zwykło nazywać się ekologią. Nie wystarczy upatrywać przyczyny zniszczenia świata jedynie w nadmiernym uprzemysłowieniu, bezkrytycznym stosowaniu w przemyśle i rolnictwie zdobyczy naukowych i technologicznych, czy w pogoniu za bogactwem bez liczenia się ze skutkami działań w przyszłości. Chociaż nie można zaprzeczyć, mówił papież, że takie działania przynoszą wielkie szkody, to jednak łatwo dostrzec, że ich źródło leży głębiej, w samej postawie człowieka. Wydaje się, że to, co najbardziej zagraża stworzeniu człowiekowi, to brak poszanowania dla praw natury i za nich poczucie wartości życia. Prawo, które zostało przez Boga wpisane w naturę i które można odczytać za pomocą rozumu, skłania do poszanowania zamysłu Stwórcy, zamysłu, który ma na celu dobro człowieka. To prawo wyznacza pewien wewnętrzny porządek, który człowiek zastaje i który powinien zachować. Wszelkie działanie, które sprzeciwia się temu porządkowi, nieuchronnie uderza w samego człowieka. Tyle wypowiedzi Jana Pawła II. Właściwa więc ochrona przyrody zakłada z konieczności potrzebę całościowej wizji życia, która obejmuje wszystkie byty, zarówno świadome, jak i nieświadome, które spotykamy w widzialnym świecie. Pisał w roku 2009 znany działacz na rzecz ochrony przyrody profesor Zbigniew Mirek. Oto słowa. Jeśli współczesny świat stanął przed dramatycznymi zagrożeniami życia, zarówno życia człowieka, jak i życia całej biosfery, to dlatego przede wszystkim, że życia nie zrozumiał w sposób wystarczająco pełny. Potraktował je bardzo powierzchownie, wycinkowo i instrumentalnie. Jeśli nawet niekiedy ujmuje je wielowymiarowo, to i tak często jest to widzenie pofragmentowane, schizofreniczne i o źle ustawionej wzajemnej relacji poszczególnych wymiarów tego życia. Koniec cytatu. Dlatego więc temat konieczność reformy człowieka. Papież Franciszek w swojej najnowszej encyklice Laudato Si pisze, że w obliczu zaistniałej sytuacji, cytuję, wiele spraw musi zmienić swój kierunek, ale przede wszystkim to cała ludzkość potrzebuje przemiany. Brakuje świadomości wspólnego pochodzenia, wzajemnej przynależności i wspólnej przyszłości dla wszystkich. Ta podstawowa świadomość umożliwi rozwój nowych przekonań, postaw i stylów życia. W ten sposób staje przed nami wielkie wyzwanie kulturowe, duchowe i edukacyjne, oznaczające długie procesy odrodzenia, kończył papież Franciszek. Papież pisze, że konkretnym zmianom powinna zostać poddana cała ludzkość. Nie chodzi mu więc o jednego czy drugiego człowieka, taką czy inną kulturę, państwo lub instytucję, które należy reformować. Chodzi o coś znacznie więcej, o całą ludzkość, a jednocześnie o każdego człowieka. Chodzi więc zarówno o planetarny, ale zarazem również i antropocentryczny wymiar zmian, jakie są konieczne do podjęcia zadania uratowania Ziemi. Powiemy, że zmiana ludzkości jest zadaniem docelowym, zwieńczeniem wszystkich innych, pomniejszych działań, ale droga do realizacji tego celu prowadzi przez reformę konkretnego człowieka,
zmiany jego dotychczasowego systemu wartości, etyki, która znajdowała się u podstaw jego działania, celów, które pragnął osiągnąć. W chrześcijańskim rozumieniu ochrony przyrody nie chodzi więc w pierwszym rzędzie o zmianę przepisów prawnych czy ekonomicznych, które być może wpływają na degradację naturalnego środowiska. Nie chodzi wyłącznie o powstrzymywanie się od działań lub od produktów, które zanieczyszczają środowisko. Nie chodzi również o rezygnację z tych gałęzi przemysłu, które oddziaływują negatywnie na otoczenie. Z pewnością wszystkie pozytywne działania lub powstrzymywanie się od środków lub produktów negatywnych dla środowiska posiadają również określoną wartość w całości działań, jakie winny zostać podjęte w celu ratowania środowiska życia człowieka. Lecz to, proszę Państwa, nie wystarczy. Etyka chrześcijańska żąda czegoś znacznie więcej. Wymaga określonej duchowej, intelektualnej, etycznej reformy samego człowieka. To właśnie człowiek jako taki jest źródłem dobrych lub złych postaw i wynikających stąd praw, które promują lub przeciwnie degradują środowisko. Nie można ukryć, że zadanie, przed jakim stawia nas papieska encyklika, jest równie ważne, co trudne. Z pewnością nie jest nowe, ponieważ od początku Kościół uczy, że prawdziwym źródłem zagrożenia przyrody nie jest przyroda sama w sobie, ale człowiek jako człowiek. Pytanie dotyczące ochrony przyrody nie jest zatem wyłącznie natury ekonomicznej czy politycznej, ale w pierwszym rzędzie posiada ono charakter antropologiczny. Dotyczy przede wszystkim samego człowieka i jego działań. Powiemy stąd, że współczesny kryzys ekologiczny posiada określone podłoże etyczne, o czym chciałbym zasygnalizować. Najpierw rodzi się pytanie, czy dzisiaj jeszcze należy poświęcać czas etyce? Czy we współczesnym świecie, określanym jako świat płynnych i subiektywnych wartości, w świecie, w którym brak jasnego odniesienia do obiektywnej prawdy, ponieważ istnieje, jak sugeruje się, istnieją wyłącznie prawdy indywidualne, prawda mocniejszego i bogatszego, czy zajmowanie się etyką ma jeszcze jakiś sens? Papież sugeruje wyraźnie, że ma. Pytamy więc, dlaczego? Dlaczego mamy podjąć refleksję na temat etyki? Oto, co odpowiadał jeden z polskich ekologów. Newtonowska fizyka i mechanistyczny system widzenia świata staje się dominujący. Wraz z rozwojem mechanistycznego paradygmatu rozwija się także nauka, która nie tylko chce poznawać prawa przyrody, ale chce również je kontrolować. I tak rodzi się nowa mentalność, to ludzie, nowa świadomość mechanistyczna, nowa etyka. Jeżeli świat w tej etyce mechanistycznej, świat jest wielką maszyną, to ludzie inteligentni powinni ją najpierw poznać, a potem kontrolować i manipulować nią ku naszej korzyści. Ale dlaczego mieliby manipulować maszyną coraz wydajniej? Po pierwsze, żeby wykazać swoją inteligencję, a po drugie również dlatego, żeby manipulować sprawniej niż inni. Znaczy to, aby być bardziej konkurencyjnym niż inni. Konkurencja ma zapewnić utrzymanie się przy życiu, ale także eliminację innych konkurentów. Konkurencja z kolei rodzi agresję, która wpisana jest w cały mechanistyczny paradygmat manipulujący przyrodą. Na etykę maszyny składają się takie elementy jak kontrola, manipulacja, wydajność, konkurencja czy agresywność. Te komponenty wyraźnie się implikują, wzajemnie wspierają, wzajemnie uzupełniają. Są one w samej rzeczy wartościami technologicznego systemu myślenia. Dlatego papież proponuje nową etykę. Bardzo ważne są modele czy wzorce postępowania. Wielu uważa, że w chwili obecnej
funkcję wzorca moralności przejął system prawny. To on wskazuje, co wolno, a czego nie wolno czynić. Nie tylko w odniesieniu do drugiego człowieka, ale również w odniesieniu do środowiska, w tym także do przyrody. Wiemy jednak, że same regulacje prawne nie wystarczą, że potrzeba czegoś więcej. Prawo, nawet najlepsze, nie jest w stanie opisać ani przewidzieć wszystkich sytuacji, jakie mogą mieć miejsce. Bardzo często przepisy prawne formułowane są niejako po fakcie, po wykroczeniu. A zatem jak należy postąpić? Skąd czerpać wzorce postępowania, kiedy nie dostarcza ich prawo? Doświadczenie wieków uczy, że fundamentem społecznym nie jest zatem wyłącznie prawo, ale coś, co za nim stoi, czyli normy moralne w postępowaniu człowieka. Człowiek może być bez prawa, może żyć również w państwie bezprawia, jednak bez moralności przestaje być w pełni człowiekiem. W klasycznej etyce paternalistycznej podmiotem etycznym był mężczyzna, byt osobowy, który posiadał określone atrybuty jak wolność, majątek i często rodzinę. Pozostałe byty osobowe, inni ludzie, miały prawa etyczne jedynie w takim zakresie, w jakim ów mężczyzna poczuwał się do opieki nad nimi, a działania przeciw nim godziły w jego status społeczny lub majątkowy. Byty nieosobowe, jak na przykład środowisko przyrodnicze, postrzegane było jako niczyje lub należące do władcy. On miał prawo polowania na grubego zwierza. On był właścicielem, mógł robić to, co chciał. Relacja z nim, ze środowiskiem, nie podlegała ocenie moralnej, zaś opieka nad nim dotyczyła zapewnienia swojemu władcy stabilnych i wysokich dochodów lub szczególnych przyjemności. W chwili obecnej człowiek odbija swoje piętno, negatywne czy pozytywne, na całej planecie, co powoduje, że nie może już dłużej działać w ten sam sposób, jak działał dotychczas. Jego relacja z bytami nieosobowymi doprowadzić może nie tylko do pomnażania przyjemności, ale do katastrofy. Stąd potrzeba sformułowania nowych zasad, opracowania nowej etyki, innej od etyki paternalistycznej. Nowa etyka objąć winna także swoją troską zarówno byty nieosobowe, jak i większe systemy, tak aby relacja z nimi podlegała również ocenie moralnej, negatywnej czy pozytywnej. Papież Franciszek włącza się w otwartą dyskusję nad naszym stosunkiem do przyrody i proponuje etykę, cytuję, świadomości wspólnego pochodzenia, wzajemnej przynależności i wspólnej przyszłości dla wszystkich. Nazwałbym ją również etyką solidarności i odpowiedzialności. Wprawdzie sam termin solidarność nie pojawia się w tekście encykliki, tym niemniej postawa, którą my Polacy wiążemy z tym terminem, jest wszechobecna. Franciszek pisze więc, cytuję, o nowej zdolności wychodzenia ku innym w numerze 208. Oczekuje również od nas, że, cytuję, zjednoczymy się, aby zająć się tym domem, który został nam powierzony, wiedząc, że wszystko, co jest w nim dobre, zostanie zebrane na niebiańskiej uczcie, numer 244. Czyż nie są to postawy pełne solidarności, współodpowiedzialności? Postawy tak charakterystyczne dla ekologii integralnej. Etyka środowiskowej solidarności odbiega wyraźnie od etyki paternalistycznej, która, jak pisałem, koncentrowała się raczej wyłącznie na bycie osobowym. Była etyką ściśle antropocentryczną i pomijała środowisko, w którym dokonywał się rozwój człowieka. Etyka ta bardzo często odwoływała się do wypowiedzi biblijnej: czyńcie sobie ziemię poddaną, pomijając
Równie ważną wypowiedź Biblii z Księgi Rodzaju, rozdział 2, wiersz 16, kiedy Jahwe, Bóg, wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A zatem w miejsce etyki paternalistycznej stosować należy etykę środowiskową, do której pośrednio nawoływał Jan Paweł II w kazaniu wygłoszonym w Zamościu, o którym pisałem wcześniej. Nowy styl życia oparty o wstrzemięźliwość. Etyka paternalistyczna posiadała, jak wiemy, określone atrybuty, jak wolność, władzę, określony zakres dóbr materialnych lub praw, które przysługiwały wyłącznie osobie i często tej możnej, z pominięciem środowiska. Była to etyka oparta prawie wyłącznie na inteligencji, której celem było pomnażanie zysków i poszerzanie zakresu władzy i praw. Była to także etyka oparta na wydajności i konkurencji, która nierzadko przeradzała się w agresję. Zrodziła ona, jak pisał Jan Paweł II, cytowany w tym miejscu przez papieża Franciszka, w orędziu na Światowy Dzień Pokoju w roku 1990, więc ta etyka wydajności i konkurencji rodziła, cytuję Jana Pawła II, poczucie tymczasowości i niepewności jutra, którego konsekwencją są wielorakie formy zbiorowego egoizmu. Koniec cytatu. Sytuacja stała się na tyle dramatyczna, że nie sposób pozostać obojętnym na to, co dzieje się wokół i co dzieje się z przyrodą. Stąd dotychczasowa postawa człowieka ulec musi radykalnej zmianie. Papież pisze, potrzebujemy polityki o szerokiej wizji, rozwijającej nowe, integralne podejście, łącząc w dialogu interdyscyplinarnym różne aspekty kryzysu. W aktualnej sytuacji ekologicznej nie wystarczy, aby każdy był lepszy. Wyizolowane jednostki mogą utracić zdolność i wolność przezwyciężenia logiki rozumu inteligentnego i ostatecznie paść łupem konsumizmu bez etyki oraz bez zmysłu społecznego i ekologicznego. Potrzeba koniecznie wypracowania nowej etyki, która weźmie pod uwagę wspólny los całej ludzkości. Ta etyka, papież nazywał ją również przymierza ze środowiskiem, etyka miłującej świadomości, że nie jesteśmy odłączeni od innych stworzeń, tworząc innymi istotami wszechświata wspaniałą powszechną komunię, musi następnie wpłynąć na zmianę stylów życia, nie tylko pojedynczych ludzi, ale całej ludzkości. Tak, proszę Państwa, ważne miejsce w tekście papieskim zajmuje kwestia stylów życia, uznanych za nieodzowne dla ratowania przyrody i zarazem stylów życia nowych, fundamentalnych dla nowej etyki środowiskowej. Jej ośrodkiem tej nowej etyki jest wstrzemięźliwość. Wstrzemięźliwość. Papież określa ją jako, cytuję, powrót do prostoty, która pozwala nam się zatrzymać i docenić to, co małe i dziękować za możliwości, jakie daje życie, nie przywiązując się do nich ani nie smucąc z powodu tego, czego nie posiadamy. Wymaga to unikania dynamiki panowania i gromadzenia samych tylko przyjemności. Koniec cytatu. Postawa wstrzemięźliwości, powoli zbliżam się ku końcowi, mam nadzieję, że nie przekraczam tematu. Przekroczyłem go już dawno, ale proszę o cierpliwość. Postawa wstrzemięźliwości jest w radykalnej sprzeczności z dotychczasową etyką, opartą o władzę i posiadaniu. Przyjęcie jej nie oznacza bynajmniej bycia nieszczęśliwym i pozbawionym radości. Lecz odwrotnie, to ona właśnie, pisze papież, daje gwarancję prawdziwej radości i wolności. Pozwolę zacytować sobie dłuższy fragment z numeru 223. Nie z gorszym życiem, nie z mniejszą intensywnością, ale całkiem odwrotnie.
W istocie tymi, którzy bardziej się rozkoszują i lepiej przeżywają każdą chwilę, są ci, którzy nie chcą wybierać tu i tam, nieustannie poszukując tego, czego nie mają, lecz doświadczają, co oznacza docenianie każdej osoby i każdej rzeczy. Uczą się nawiązywać kontakt i potrafią się cieszyć z najprostszych rzeczy. Promowana przez papieża etyka świadomego i dobrowolnego samoograniczania swoich materialnych potrzeb jest nieodzownym warunkiem życia szczęśliwego i zarazem życia w harmonii z otoczeniem. W swojej książce, przepraszam, że odwołam się do swojej publikacji z roku 2012, która miała tytuł O życiu szczęśliwym w dobie kryzysu, nazywam taką postawę logiką człowieka ubogiego w duchu. Postawa taka jest logiką współdzielenia się i komunii. Jest to logika człowieka pokornego, otwartego na prawdę i przyjaźń, pełnego szlachetnych pragnień, gotowego poddać wątpliwość wartość rzeczy posiadanych, wręcz zrezygnować z nich, jeżeli okażą się one przeszkodą na drodze do autentycznego rozwoju. Przede wszystkim jednak osoba uboga duchem, ponieważ odkryła sieć powiązań i zależności swego istnienia, potrafi wejść w właściwą relację z innymi i z Bogiem przede wszystkim, źródłem prawdziwego i trwałego bogactwa. Słowa w te, myślę, że wpisują się doskonale w etykę wstrzemięźliwości, jaką proponuje papież Franciszek. I dwa słowa na koniec. Spojrzenie papieża w przyszłość nie jest katastroficzne. Chrześcijańska nadzieja pozwala mu ufać w mądrość i dobro człowieka, w jego gotowość do za albo nawrócenia się ze złej drogi, ponieważ podążając nią nadal może doprowadzić siebie oraz ziemię do katastrofy ekologicznej. Apeluje zatem papież mocno do godności człowieka, aby odkrywając ją, jej bogactwo i powołanie, odkrywał jednocześnie wewnętrzną siłę do podjęcia słusznych, mądrych działań, które będą mieć na celu przywrócenie godności przyrodzie i wejście z nią w poprawne relacje. Dziękuję bardzo.